Święta to wyjątkowy czas. Jarmark Bożonarodzeniowy u nas w Opolu dostarcza nam wielu atrakcji, zwłaszcza weekendowo, bo jest kolorowo, smacznie i muzycznie. A najwięcej dzieje się zazwyczaj w weekendy. No i ten weekend zapowiada się też fascynująco. Co będzie w ten weekend u nas na polskim rynku, na Jarmarku Bożonarodzeniowym ciekawego? Tak, ten weekend znowu będzie wyjątkowy, tak jak każdy poprzedni i ten, co jeszcze czekają na nas. Teraz będzie tak samo, będzie kolorowo, tak jak powiedziałaś, będzie muzycznie przede wszystkim, będą kolędy, będą pastorałki i w to bardzo różnym wydaniu, będą chóry, tak jak widzimy tutaj już Ludmiłę, będzie mocniejsze brzmienie zespołu 2x2, ale nadal w świątecznym klimacie. Będzie także zespół Silesia, zespół ludowy, który zaśpiewa akustycznie, więc naprawdę będzie się działo. Dużo wystawców, dużo urozmaiconego towaru. To przypomnijmy, że w tym roku jest ten jarmark wyjątkowo duży. I przypomnijmy, do kiedy on trwa, bo to już tak naprawdę jest ostatni weekend przed samą Wigilią. Tak, dokładnie. Jarmark trwa wyjątkowo długo, do 31 grudnia. I faktycznie to jest ten moment, kiedy już warto przyjść, kupić te prezenty. Bo to ostatni taki weekend przed świętami. Więc też jakby słyszałam, że opolski jarmark jest jednym z najpiękniejszych jarmarków w Polsce, więc jeżeli nie byliście, to naprawdę warto się tutaj pojawić. Któż nie zna naszej Ludmiły i wspaniałego chóru, który prowadzi? Jak jest Ludmiła, jest zabawa i będzie na pewno wesoło. Wy macie chyba dwa koncerty w ten weekend. Co to będzie? Kiedy was można posłuchać? Dzień dobry, w ogóle piękny dzień i rzeczywiście chcę Państwa bardzo, bardzo serdecznie zaprosić, bowiem już w sobotę o 16 godzinie, fajna data, bo 16, to jest 16, nie? O 16, łatwo zapamiętać, będzie studio piosenki Metro i ja przygotowałam 4-godzinny koncert. Jeszcze takiego długiego nie miałam. Wokaliści będą śpiewali mnóstwo piosenek świątecznych. Zaczynamy od 5-latków i jedziemy w górę skali niekończąco. Żartuję oczywiście. Kiedyś się wreszcie kończy wiek moich potopiecznych, natomiast na pewno są to wszystko osoby, które spełniają swoje marzenia. Warto przyjść, warto z nimi pośpiewać, bo piosenki są takie super znane. To są hity światowej klasy, oczywiście polskie, kolędy też pojawią się, lecz kolędy to naprawdę w pełnej krasie pojawią się i tu się spełni kolejny raz moje marzenie. Otóż w niedzielę 17. Też łatwa data do zapamiętania, bo o 17, więc wszystko prosto. Tu 16, 16, a tu 17, 17 godzina. Akademicki Chór Politechniki Opolskiej i zaśpiewamy kolędy. I zaśpiewamy też hity z Alei Gwiazd Opolskich, bo jakby mogło ich zabraknąć, muszą się pojawić. I nie dość, że to wszystko, pojawi się też gość, ale duży gość. To będzie mój chór Laudate Dominum z parafii błogosławionego Czesława. I w pewnym momencie tutaj na tej scenie pojawi się 70 osób, które śpiewa kolędy, wszyscy w togach czerwonych, z mikołajkowymi czapkami i będziemy wyglądać jak taki amerykański, z amerykańskiego filmu śpiewa. Nie właśnie, takie, gdzie śpiewa, I wish you a Merry Christmas, tak wiesz, tak słodko. Mam nadzieję, że zacznie jeszcze pruszyć śnieg, to wtedy już wszystkie moje marzenia by się spełniły. Zapraszam, w imieniu wszystkich artystów, będzie ich dużo. Prawie 70 utworów w ciągu tych dwóch dni zaśpiewamy i mam nadzieję, że dostarczymy Państwu bardzo, bardzo wiele radochy. Ja jestem o tym przekonana, no i warto, kto jeszcze nie dotarł na ten jarmark, to żeby dotarł wreszcie w ten weekend, a kto już był na jarmarku, to ten weekend na pewno będzie wyjątkowy, bo bardzo muzyczny i optymistyczny. Zapraszamy serdecznie.